Hello, wszystkim pożyczyłem żyrafkę i zaraz będę szlifował kotłownię i muszę tutaj w ogóle ogarnąć. Przypominam, że to jest ostatni film konkursowy, więc kto jest chętny, niech działa. Do wygrania jest dalmierz laserowy. Pokazywałem go w którymś z odcinków. Jeszcze będzie pokazany, jak przyjdzie, to zrobimy unboxing tego dalmierza. Pokażę, jakie ma funkcje, tak bardziej dokładnie. Wszyscy, co chcą wziąć udział w konkursie, muszą odnaleźć pierwszy film. On jest podpisany, konkurs, dalmierz do wygrania. Dalmierz laserowy, jakoś tak jest podpisany. Wszystkie filmy są ponumerowane. Jest ich 11, łącznie z tym, co teraz będzie. Była mowa, że pod każdym filmem musi być 50 lajków i wtedy konkurs się odbędzie. I jeszcze dodatkowo była taka mowa, że to jest konkurs tylko dla subskrybentów i którzy mieli czas do zasubskrybowania 28 chyba, co my teraz mamy? Sierpnia chyba bodajże. Już nie pamiętam, zresztą tam odnajdzie się w pierwszym filmie regulamin. Ale zobaczymy, może zmienimy zasady, bo na razie to co widzę, to wątpię, żeby ten konkurs mógł się odbyć, bo na razie bardzo mało lajków jest, chyba mało chętnych. Nie wiem, czy po prostu ludzie są zaleniwi, im się nie chce. Czy myślą, że to jest jakieś oszustwo. Na pewno będzie dalmierz do wygrania. Więc kto chce, niech się zgłasza. Co tu jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem, biorę się do roboty teraz. Żyrafę rozpakowuję i biorę się za szlifowanie. Pierwszy raz to będę szlifował, kiedyś wyszlifowałem, czymś takim szlifowałem, nie wiem, może dotknąłem raz ściany czymś takim. Tak naprawdę żadnej ściany całej tym nie wyszlifowałem. Więc mam nadzieję, że tu za wiele nie popsuję sobie tych ścian. Zobaczymy, jak to będzie szło. No, jeszcze u góry sobie robię trochę. Dobra, za momencik. Za momencik. Tutaj nadmę te grube. Za momencik wracam. I skrzyneczka nawet w miarę wyszła. Trochę, jeszcze widać, że jest trochę krzywo wstawiona, ale tu już jest dużo, dużo mniej. Dużo bardziej zniwelowałem. Aha, co miałem powiedzieć z tym konkursem? Właśnie, kiedy on się odbędzie w ogóle, jeśli się odbędzie. Jeśli macie czas ogólnie do... Nie wiem do kiedy. Najprawdopodobniej jeśli będą wszystkie wymogi spełnione tego konkursu, to on odbędzie się najprawdopodobniej dopiero po skończeniu kotłowni. Czyli muszę tu jeszcze zrobić posadzkę, żywicę, więc myślę, że jeszcze z tydzień mi tu zejdzie, albo trochę więcej, bo jeszcze ściany może pomaluję. A popołudniami za wiele się nie zrobi. I będę musiał tutaj jeszcze pobawić się z tą podłogą, bo muszę nałożyć warstwę kleju. Poczekać aż wyschnie, potem warstwę żywicy, znowu poczekać aż wyschnie drugą warstwę żywicy i więc to tak trochę się przyciągnie. Ale to będziemy jeszcze będziemy w kontakcie. Sprawdzajcie pierwszy film, tam w komentarzach będę dodawał, jak coś będzie się zmieniało, czy znaczy zmieniało. Jeśli jakieś uwagi będę miał, to tam będę pisał. W tym pierwszym filmie, żeby było można to wszystko ogarnąć i łatwo odnaleźć. Dobra, pierwszy szlif robimy. Nie wiem, o co tu biega w ogóle. Jak to się trzyma za tą rączkę. To jest słabo, ciągnie. Ciągnie w ogóle. Więcej leci na mnie niż do... Czy to zapchane jest, kurde.
Czepię się. Czepię się. Zobaczymy, czy w ogóle to działa. Ciągnie. Nie wiem, to jest słabo chyba. Dobra, wyczyszczę go. I zobaczę za chwilę. O, zapchane. Ja pierniczę. Jakoś to się pewnie wyciąga te filtry. Tylko jak? Tutaj wyglądało, by w ogóle to nie było nigdy czyszczone. Trochę lepiej ciągnie. Dobra. Jak to szlifować tutaj, ten dół? Pojęcia. Dobrze robię. Ale chyba tak. A tak zajebane to było. To chyba nigdy nie było czyszczone. I jeszcze tego nie wyczyściłem, tak powinno być. Musiał tu z pół dnia przesiedzieć. Te filtry trzeba by tam wyjąć. Elegancko chyba. Tylko w narożnikach tutaj patymy ręcznie. No. I tyle. Kurzy się trochę, nie ciągnie tak jak powinno. Najszybciej to idzie. No na pewno. No i dokładnie? Nie. Dokładnie myślę, no. Myślę, że tak. Czuję się tak nie namacha ręką, nie? A teraz nie stuka? Zawsze stukało. Ten czyściło po tym. Dobra. Jak to się z tym... tak?
kontrola. Ryski moje, które zrobiłem, elegancko. Dobra, wychodzi bardzo ładnie. Jak się ślifuje, widać, odróżnia się kolor, taki bielszy się robi. Dobra, tu bym musiał, chyba teścia zaraz zawołam i podniesie do góry. Się zrobi. Usia! Jeden dzień to trzeba by poświęcić na doprowadzenie tego odkurzacza do porządku, żeby on ciągnął. No nic, ale już koniec prawie. Bez kurzu się nie obyło. Dobra. Wyczyszczymy, wyczyszczę żyrafę z grubsza i teraz ręczne szlifowanie. Tu wnęki, narożniczki i za rurkami, gdzie nie doszedłem. Dobra. Nie, jeszcze będzie trzeba krylkiem zrobić, ale to chyba później.
No, tu grubo nałożone mam. A tak ogólnie bardzo ładnie, ładziutko wyszło. Czyli poszpachlowany łodosz. Ogólnie nie ma żadnych dołków. Gdzie nie, gdzie są jakieś rysy, to nie. Tutaj tak jakiś bubel się dostał, albo tak jak tutaj rysy mi się zrobiły przez kamole. Ale to tam było, to było widoczne już wcześniej. I teraz sobie weźmiemy packę ręczną i 150, to jest setka, a 150 mam. Nie ma 150, tylko setkę chyba mam. Trudno. Potem 320, 400. Setki sobie dotkniemy. Paseczek. Kurde. Wiecznie. Wiecznie syf. Wiecznie syf. No, akurat dotąd to jest dobrze, tak? Nóż, 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 nóż. Dotąd. Dotąd. I zakładamy. I idziemy trzeć. Zobaczymy, jak będzie za ostro brała, to trochę na betonie ją ten papier tak prześlifuje, żeby go zatępić. Od razu sobie trochę zatępię. Za ostro mi się wydaje, setka. Drapka. Jedziemy. Nawet sobie zrobimy. O, jeszcze wezmę szpachelkę, mam takie grudy tutaj większe. Te większe grudy sobie szpachelką trzeba. O, tu. Dobra, i bierzemy. Lekko, nie... Lekko nie dusimy mocno. Mięciutkie dobrówki, ten megaron. Będziemy sobie sprawdzić palcami, czy są uskoki. Chyba rysy powstają, takie przez tą setkę. Gdzie trakcji by było trzeba zrobić? Tak tutaj. Ale tak jak mówiłem, to jest tylko podłonia. To nie musi być jak na talerzu. Nie ciśniemy mocno. Delikatnie. Narożniczki można z nadmiaru szpatnu oczyścić. Dobra, tu ma. Idziemy sufit i ściany za jednym razem w narożniku. A tutaj jest brzydko. O, i już jest. Już jest ładnie. Dobra, tu jeszcze. Tu robiłem? Nie wiem. Chyba nie. Widzicie, tu mi się trochę płyta rusza.
Bo tu nie mam tego profilu zrobionego. To był mój błąd. Kapeluszowego na końcu. Ale to jest mój błąd, nie wasz. Nie mogę sobie zrobić tak jak chcesz. Dobra, jadę wcale. O, tu mam przetarte, widzicie? Różowa płyta wychodzi. Ja to w niczym nie przeszkadza. Albo za mocno przydusiłem, albo tu miałem za mało szpachlu nałożone po prostu. No i co, trzeba się bawić. A tu za rurkami będzie trzeba tak papier normalnie na rękę chwycić i ręką. Bo packą też tu nie wiedzieć. Myślę, że lepiej by było sobie najpierw zrobić te narożniki packą, a dopiero później żyrafą. Wam pokażę dlaczego. Teraz sobie jadę na narożnik. O, i tu mi powstaje rycha, widzicie? Muszę ją zniwelować. Ja się tu uduszę. Wezmę sobie papier, spróbuję ręcznie to zrobić. Te narożniki. Zobaczymy, może będzie lepiej wychodzić. Jaki tu gdzieś papier. Wszystko jest zorane jak. Wezmę ten nowy. Dobra, spróbujemy sobie w narożniczkach zrobić. Na pół składamy i... No i to będzie najlepsza metoda, żeby... Tą packą było można sobie wcześniej zrobić. Przed żyrafą i dopiero później. Bo tak to rysy powstają. O, a tutaj mamy te dziury, co mówiłem wam. To akrylem będzie wypełnione. Co, tutaj nadmiar trzeba oskrobać. Pusia, Pusia przyszła tutaj sprawdzić. No nie ma lasera, to kamera pikała. Pusia, ty morda, ty idź stąd, bo ty zaraz będziesz wyglądać jak alpino. Pusia, coś ci z pyska jedzie. Co jadłaś? Te grubsze trzeba szpachelką i potem znowu ręcznie, kiedy nie doszedłem. O, i to jest minus tych gładzi w porównaniu do multifinisha. Z tą angielską gładzią, co mówiłem wcześniej. Tam też nie jest za czysto, ale jest mokry. Mokry wszystko leci na ziemię. Nic nie jest, nie lata w powietrzu. Tak jak tu. Pusia. Dobra, tu mamy, ten bok mamy, tu dojdę z powrotem, będę szedł, idziemy dalej. Niestety wszędzie się z rafą nie dojdzie i trzeba ręcznie.
uważać, bo tą pracą można narobić więcej dziur niż jest. Dotarłem do Megaronu i do Uniflota się przetarłem. Tu mam z takimi górkami. Tutaj trzeba improwizować. Tu jeszcze akrylem zrobię. Takie brudne, żółte od pianki chyba. Od piany. O, ładnie idzie. Tak. Góra trochę. Trzeba samemu, na oko. Jeszcze parapet będzie, znowu będzie taki. Zaokrąglić go, żeby to ładnie wyglądało. Tak. O, jest. Jest gitara. Może być. Dobra, muszę jeszcze doły przelecieć przy samej ziemi. Górę mam zrobioną. I tu jeszcze tę wnękę, szpaletę, drzwi. Koniec wnęki. No. Te wnęki teraz chrzeniłem, bo mi się do środka zeszły. Ta tak nie, ale tamta jest do środka światła drzwi. No, czy źle przykleiłem płytę. Trzeba bardziej je na rozwarto przyklejać tą płyty, czy ustawiać. A potem narożnik przychodzi i narożnik przychodzi i robi, ucieka po prostu kąt. Ucieka kąt i jeszcze można by to naprawić, gdyby grubiej nałożyć tutaj szpachlu, a tu na zero. Ale się nie będę w to bawił, bo to dać ciężko tak uciągnąć równo.
Tak jest grubo, a tutaj nie ma żadnego prowadzenia. Z tej strony mamy narożnik. To pan narożniku ściągniemy. Dobra, jeszcze muszę przejrzeć i czy wszędzie zrobiłem. Poskrobiemy sobie teraz całą podłogę z grubsza. A resztę sobie odkurzymy. Trzymaj się, trzymaj się. Posprzątane z grubsza jest. Posadzkę sobie czyściłem w miarę, jeszcze nie do końca jak bym chciał, ale teraz sobie sufit i ściany trzeba zagruntować. Nie mam gruntu typowo do takiego gruntowania, mam Atlasa Unigrunt, ale on jest za ostry ponoć na takie coś, ale wymieszam go sobie z wodą i jeszcze trochę białej farby, z białą farbą wymieszam. Zrobię taki miks i powinno wszystko grać. Więc idę po ten. Kurde, jaki tu jest masakra. Dobra, idę po te specyfiki i zagruntujemy. Jeszcze sobie puszkę dosadziłem na pianę. Szybko, bo mi się nie chciało mieszać specjalnie gipsu. Będzie bardzo ładnie.